Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze, wiadomości z regionu. A oto co dziś w programie. Mazowsze do podziału. Krzysztof Sobolewski zapowiada złożenie projektu ustawy w Sejmie. Marszałek Adam Struzik odpowiada. Ponad 10 milionów złotych z budżetu województwa na remont drogi od miejscowości Harcia Bałda do Myszyńca. 15-letni bohater, czyli Mateusz Krawczyk, z Falent strażakiem miesiąca lipca. Nowy Dwór Mazowiecki wie, jak dbać o jakość powietrza. Zabytki z powiatu płockiego i sierpeckiego odzyskają dawny blask. Podział Mazowsza to realny plan? Sprawa wyodrębnienia dwóch województw, mazowieckiego i warszawskiego, powróciła po wypowiedzi szefa Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Sobolewskiego. Zdaniem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika to zabieg czysto polityczny, który nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia. Zjednoczona Prawica nie zrezygnowała z planów podziału Mazowsza. Najpóźniej w listopadzie do Sejmu może trafić projekt ustawy w sprawie podziału administracyjnego regionu. Tak wynika z zapowiedzi Krzysztofa Sobolewskiego, przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Do absurdu sytuacji odniósł się marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Jestem zdumiony i oburzony wypowiedziami polityków PiS-u powracającymi do pomysłu rozbioru Mazowsza. Oficer polityczny, pan Krzysztof Sobolewski, zapowiedział złożenie takiej ustawy w listopadzie w polskim Sejmie. W kraju panuje epidemia. Dziesiątki ludzi umiera z powodu COVID-19. Brakuje miejsc w szpitalach. A panowie z PiS-u zajmują się kolejnymi podziałami społeczeństwa. Zajmijcie się gospodarką, ochroną zdrowia, rolnictwem, wszystkim tym, czym żyją ludzie na co dzień. Nie dzielcie społeczeństwa. Jak twierdzi Krzysztof Sobolewski, obecnie projekt ustawy jest doszczegóławiany. Według szefa Komitetu Wykonawczego PiS ma on zawierać załącznik opisujący kalendarz postępowania w ramach podziału Mazowsza. Jednym z etapów mają być wybory do sejmików województwa warszawskiego i województwa mazowieckiego zaplanowane na 2021 rok. Ale czy zgodnie z konstytucją? Zdaniem Anety Gąsiorz-Krasuckiej, zastępcy dyrektora Departamentu Organizacji do Spraw Prawnych w Urzędzie Marszałkowskim województwa mazowieckiego, projektowane zmiany naruszą artykuł 2 i 7 Konstytucji w powiązaniu z kodeksem wyborczym. Dojdzie bowiem do przerwania kadencji organów województwa mazowieckiego i wyboru nowych organów na nową kadencję, ale już nie 5-letnią, co oczywiście powoduje, że w pozostałych województwach wszystkie organy będą pełniły 5-letnią kadencję, podczas gdy w województwie mazowieckim najpierw ta kadencja będzie 2-letnia, a potem będzie 3-letnia i tak naprawdę jest to pewna nierówność w traktowaniu samorządów. Jednym z argumentów, na które powołują się szukający poparcia dla swojego pomysłu politycy, ma być wzrost środków unijnych dla Mazowsza w ramach nowej perspektywy finansowej. Ten argument stracił rację bytu już ponad 2 lata temu. Od 1 stycznia 2018 roku Unia Europejska nie widzi, dzieląc pieniądze unijne, jednego bogatego województwa, tylko 2 osobne obszary. Mazowsze regionalne, które klasyfikuje jako region słabiej rozwinięty, i stołeczny. Ten lepiej rozwinięty, w związku z czym wniosek jest jednoznaczny. Od podziału nie przybędzie środków unijnych, a region straci pieniądze redystrybuowane do tej pory z budżetu Mazowsza. Samorząd Mazowsza przeznaczył kolejne wsparcie na remont drogi wojewódzkiej nr 614. Tym razem ponad 10 milionów złotych trafi na remont 7-kilometrowego odcinka od miejscowości Harcibadła do Myszyńca. Drogą tą codziennie podróżują mieszkańcy chociażby gminy Czarnia do pracy czy szkoły. Jednak stan drogi wojewódzkiej nr 614 na odcinku od miejscowości Harcia Bałda do Myszyńca pozostawia wiele do życzenia. Spękane pobocza czy szerokość, która nie mieści się w standardach, to główne problemy będące poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa nią podróżujących. Droga do tej pory jest w fatalnym stanie, tak? Pobocza są spękane, tak? W niektórych momentach naprawdę droga jest tak wąska, że minąć się z samochodem osobowym, tak, z samochodem ciężarowym, to samochód osobowy nawet musi czasami zjeżdżać na pobocze, żeby się wyminąć jeden samochód z drugim. Już teraz w tych czasach powinniśmy mogli drogą wojewódzką poruszać się śmiało. Już wkrótce tak się właśnie stanie. Samorząd Mazowsza przeznaczył kolejne wsparcie na remont drogi wojewódzkiej nr 614. Na remont 7-kilometrowego odcinka trafi ponad 10 milionów złotych. Akurat to jest droga wojewódzka, czyli nasza droga, będąca w gestii samorządu województwa, droga nr 614, która łączy w ogóle Chorzele z Myszyńcem. Ważna droga pod względem rozwojowym dla tej części województwa. Wymaga modernizacji. W sumie wykładamy w ciągu tego roku i przyszłego
ponad 20 milionów złotych. Remont drogi od granicy powiatu ostrołęckiego do miejscowości Harciawałda to kolejny etap prowadzony na drodze wojewódzkiej numer 614. To jest drugi odcinek przebudowywanej drogi 614. Inwestycja zakłada całkowitą przebudowę drogi od samych fundamentów, czyli od samej podbudowy poprzez warstwę wiążącą i warstwę ścieralną. Tak, żeby użytkownicy, którzy z tej drogi do tej pory korzystali, poczuli, jak to się jeździ po prawdziwych drogach po Mazowszu. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca listopada 2020 roku. O zdrowiu i życiu ludzkim może decydować chwila, a w przypadku zagrożenia w postaci zdarzenia drogowego każda sekunda ma ogromne znaczenie. Doskonale wie o tym druh Mateusz Krawczyk, który wykazał się niezwykle bohaterskim czynem. Teraz młodego bohatera nagrodził samorząd województwa mazowieckiego. Mateusz Krawczyk ma dopiero 15 lat. Od 3 jest członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP w Falentach. Formalnie, bo jak zdradza jego mama, tak naprawdę straż to pasja Mateusza, która towarzyszy mu już od dziecka. Dla niego sygnał syreny oznacza jedno – natychmiastowe ruszenie na pomoc. Bezwarunkowe, pozbawione jakiejkolwiek kalkulacji. Jednak prawdziwy egzamin dojrzałości zupełnie niespodziewanie spadł na młodego drucha w lipcu tego roku. W Falentach, rodzinnej miejscowości Mateusza Krawczyka, doszło do wypadku drogowego. Kierujący samochodem dostawczym mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w ogrodzenie jednej z posesji. Stałem koło domu, zauważyłem pewny samochód, jak jedzie. Jedzie szybko, wolno i patrzę, że jest tam starszy pan. Nagle słyszę po chwili taki trzask, to więc pobiegłem. Za mną pobiegł kolega, ja tam przybiegłem na miejsce, od razu na samochód skoczyłem, bo leżał na boku dostawczy i próbowałem drzwi otworzyć, ale drzwi były zamknięte, po chwili kolega wybił szybę z tyłu, weszliśmy do środka, ja do tego człowieka, starszy pan o wieku tam 75 lat, zacząłem go tam pytać o różne rzeczy, bo był przytomny. Sprawdzałem, czy nie ma nic połamane, czy jakieś miało obrażenia. Po chwili z kolegą go wyciągnęliśmy na zewnątrz. Ja pozostałem przy nim, opiekowałem się. Pytałem się go jeszcze, czy ma choroby jakieś, czy choruje na coś. I po chwili przyjechała już straż, tak? Oddałem go w ręce Ochotniczej Straży Pożarnej. Niezwykła postawa Mateusza Krawczyka została zauważona i doceniona przez samorząd województwa mazowieckiego. Młody druh z rąk wicemarszałka Rafała Rajkowskiego odebrał tytuł Strażaka Miesiąca Lipca oraz nagrodę. To jest właśnie ta postawa, która wzbudza wielki szacunek u nas wszystkich. Dlatego bardzo serdecznie gratuluję i myślę, że to jest właśnie powód do naśladowania dla młodych ludzi. Jestem bardzo dumna z niego. Cały czas pomaga ludziom, chodzi do straży, tylko słyszę sygnał, co pierwsze to nie patrzy na nic, straż. Straż jest dla niego najważniejsza, to jest jego życie. Bardzo dumna jestem z niego. Tytuł Strażak Miesiąca przyznaje Mazowiecki Oddział Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Nagroda ta jest ufundowana przez marszałka województwa. Tytuł stanowi jednocześnie nominację do tytułu honorowego Strażak Roku 2020 województwa mazowieckiego. Blisko 1 700 000 złotych unijnych środków przeznaczy Nowy Dwór Mazowiecki na wymianę przestarzałych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. To nie pierwsza tego typu inwestycja w Nowym Dworze Mazowieckim. Miasto realizuje już projekty mające na celu poprawę jakości powietrza, a co za tym idzie, poziomu życia mieszkańców. Już niebawem będzie mogło zrealizować kolejny. Dzięki środkom unijnym uda się wymienić przestarzałe urządzenia grzewcze w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wsparcie pozwoli także na termomodernizację Miejskiego Zakładu Oczyszczania oraz Biura Targowiska Miejskiego. Realizujemy już projekt, który realizuje w budynkach komunalnych węzły cieplne, termomodernizację budynków. Uzupełnimy tamte projekty kolejnymi środkami, które pozwolą dokończyć cały ten cykl, czyli zrealizować wewnątrz mieszkań instalacje centralnego ogrzewania, jak również centralnej wody, no co pozwoli upewnić się w 100%, że znikną kotły grzewcze indywidualne,
kilkaset tych kotłów zniknie z pejzażu miasta, co pozwoli znacząco wpłynąć na poprawę jakości powietrza. Będzie to dotyczyło dwóch dzielnic, centrum miasta i historycznego Modlina Twierdzy, 10 zabytkowych carskich obiektów z przełomu wieku, które uzyskają dzięki temu nową jakość, a mieszkańcy też wyższy standard, a wszyscy pozostali mieszkańcy czystsze powietrze. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma blisko 1 700 000 zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i budżetu państwa. W tym wypadku mamy budynki głównie oczywiście komunalne, będące pozostające własnością miasta, ale użytkowane przez osoby prywatne, czyli budynki mieszkalne i to jest właśnie to, że ci ludzie z jednej strony będą mieli lepszy efekt cieplny, będą mieli cieplej po prostu w domach, a z drugiej strony koszty dla miasta wytworzenia, utrzymania tej instalacji będą mniejsze i to jest właśnie ten ze wszystkich stron niemalże mamy zysk. Całkowita wartość projektu to blisko 1 900 000 zł. Samorząd Mazowsza na remonty i konserwację mazowieckich zabytków w tym roku przeznaczył blisko 7,5 miliona złotych. Wsparcie otrzymają aż 93 mazowieckie zabytki, z czego 13 z powiatów płockiego i sierpeckiego. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zespołu Klasztornego Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu czy Bazylika Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku to przykłady wyjątkowych obiektów na mapie województwa mazowieckiego. Mają szczególną wartość historyczną, kulturalną i architektoniczną. To właśnie m.in. na remonty i konserwację obiektów takich jak te od lat samorząd województwa mazowieckiego przeznacza znaczące wsparcie. Kolejny rok z rzędu 7,5 miliona złotych przeznaczyliśmy na wsparcie dla rewitalizacji, ratowania, odnowienia zabytków mazowieckich. Przeważnie są to obiekty sakralne, ale nie tylko, bo również obiekty, których właścicielami są osoby prywatne albo samorządy. Przeważnie są to prace czy to konserwatorskie, czy prace zabytków ruchomych, czyli wnętrz. Czasami są to ołtarze, czasami tak jak w przypadku Katedry Płockiej, to jest zabytkowa zakrystia. No ale są też takie obiekty jak ten tutaj, w których również będzie konserwacja realizowana wnętrz, obiekty często zabytkowe, kilkusetletnie. Więc to jest taki nasz wkład samorządu województwa w ratowanie wielkiego dziedzictwa kulturowego, historycznego, jakie na Mazowszu mamy. I tak, w tym roku na pomoc mogą liczyć aż 93 mazowieckie zabytki, z czego 13 z powiatów płockiego i sierpeckiego. Dzięki wsparciu samorządu możliwe będą m.in. konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika w Drobinie, remont zabytkowego budynku przy ulicy Kościuszki 22 w Płocku, czy więźby budynku kościoła pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Rębowie. Kościół w Rębowie jest traktowany jako jeden z najstarszych drewnianych kościołów, przynajmniej w diecezji płockiej. W tym roku kontynuujemy pracę na dachu. W zeszłym roku udało się wykonać coś, co jest na zewnątrz bardzo efektowne, wymianę pokrycia dachu. Pojawił się gąt, który nadał temu kościołowi dużej szlachetności. To jest kościół drewniany z początku XVII wieku, a więc przywracana jest jego taka pierwotna forma. Ale z kolei trzeba było tę pracę kontynuować. Chodzi głównie o wzmocnienie samej konstrukcji, wymianę części desek, które były porażone przez korniki, przez wszystkie te drewnojady, a także impregnacja i docieplenie na strychu. Także ten plan został w tym roku podjęty właśnie też dzięki środkom, które żeśmy dostali jako parafia z funduszów Urzędu Marszałkowskiego. Tegoroczna transza dotacji z Urzędu Marszałkowskiego pomaga nam w katedrze, konkretnie w Katedrze Płockiej, wyremontować meble projektu Stefana Schillera w zakrystii. Te meble mają już znacznie ponad 100 lat. Zakrystia, jak wiemy, stanowi swoistego rodzaju też miejsce, gdzie nie tylko do mszy świętej ubiera się ksiądz, ale także
przy okazji koncertów czy różnych innych spotkań. Właśnie tam jest ten punkt zarządzania dla świątyni. Nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach wpisanych do rejestru zabytków cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. W sumie złożono 165 wniosków na łączną kwotę ponad 22 milionów złotych. To wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszamy na kolejny program Mazowsze – Wiadomości z regionu.